Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszej serii Raport Kubickiego. Moi drodzy, wczorajszy odcinek przyjął się bardzo, bardzo serdecznie. Za wszystkie komentarze i lajki dziękuję, za udostępnienia również też. Moi drodzy, dzisiaj odcinek będzie krótszy, bo jeszcze mam kilka innych zajęć, które koniecznie muszę dzisiaj zrobić, ale bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Szanowni, dużo się mówi w tej chwili we wszystkich telewizjach na temat bobrów. Powstały już memy, tak? Wszyscy oczywiście dziennikarze z mainstreamu i nie tylko z mainstreamu, jak również ze strony przeciwnej, komentują to dosyć ostro. Ja powiem tak. Moi drodzy, Tusk nie robi nic przypadkiem. Przy nim działają tak zwani spin doktorzy i specjaliści od PR-u i oni wiedzą, jak te tematy rozegrać. Po co powstały w ogóle bobry? Po to, żeby ludzie mieli o czym gadać, po to, żeby w mediach było głośno. A tymczasem, co mamy w Sejmie, moi drodzy? 24 września. Rządowy projekt ustawy o ochronie ludności. To jest druk 664. Materiał oczywiście będzie podlinkowany. I tu jest ustawa, ja ją pokażę wam, moi drodzy, tutaj, bo to jest plik typu doc, sekundeczkę, ja już sobie to przerzucę, plik doc można sobie tutaj otworzyć, każdy może tak naprawdę, jeżeli ma Worda w komputerze, a ma. I tu są takie różne ciekawostki, oczywiście ja podlinkuję, nie będę spoilerował, jest tam kilka ciekawych zapisów, jeżeli chodzi na przykład o systemy łączności. Taki system łączności SBLP, który tam ma być uruchomiony, bo SBLP to jest taka skrótowa nazwa. O co z tym chodzi? Dowiecie się, jak odpalicie ustawę, do czego was gorąco zapraszam. Po co ja o tym mówię? Otóż, moi drodzy, w tamtej ustawie jest zawarte, że na wniosek organów konstytucyjnych Rzeczpospolitej Polskiej, czyli na przykład policji lub jakiegoś urzędnika, mogą wam wyłączyć telefony komórkowe. Tak. Mogą wam wyłączyć internet w danej sieci, w danej dzielnicy, w danej miejscowości. Tak, moi drodzy. Jest tam zawarty punkt, że za bezpieczeństwo odpowiadają obywatele. Tak. I dużo innych ciekawych kwiatków. Także ja nie będę tutaj spoilerował, moi szanowni. Ja wam tylko temat zasygnalizowałem. Po co ja to robię? Po to, żeby w pewnym sensie też zmusić was do poszukiwań samodzielnie, bo ja wam powiem tak, jest tyle tematów, że ja bym musiał nie jeść, nie pić, nie oddychać, do pracy nie chodzić, a i tak by mi czasu brakło, żeby pewne rzeczy wyświetlić i pokazać. Dzieje się bardzo dużo, jest sytuacja dynamiczna, media o tym nie mówią. I mam duży żal też do mediów, które są po drugiej stronie barykady, bo o tym nie wspominają. I zastanawiam się czasami, czy te media to na pewno są po drugiej stronie barykady. Bo wszyscy gadają o bobrach. Nie w tym jest problem, moi drodzy. Chodzi o tą właśnie ustawę, druk 664. Moi drodzy, następnym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to temat książki. Książki tak naprawdę z 92 roku. Gościu, którego tutaj widzicie, to jest William Cooper, nieżyjący już były oficer wywiadu amerykańskiego, który w książce Ujrzeć bladego konia, ja wam teraz pokażę, ona jest dostępna wszędzie, każdy sobie może ją kupić, w Polsce również, to jest Behold a Pale Horse, opisuje pewne zjawiska, które w obecnej chwili się dzieją. Tak, facet zmarł w 2001 roku. Również w niewyjaśnionych okolicznościach, tak do końca. I w tej książce jest taka sentencja na temat Izraela. Ja wam to przytoczę. Otóż William Cooper napisał: Izrael został stworzony jako narzędzie do rozpętania wojny, która będzie tak straszna, w której zostanie użyta broń nuklearna, że ludzie będą na kolanach błagać o zakończenie wojny. I jaka będzie odpowiedź? Otóż pojawią się zbawcy i powiedzą, że jedynym sposobem, w jaki możemy zagwarantować koniec wojny i pokój na świecie, jest zniszczenie suwerenności i państw narodowych i zjednoczenie jako jedna ludzkość pod jednym rządem światowym. Moi drodzy, to się komentuje samo.
Chciałem tylko zaznaczyć, że Bill Cooper, zwany również Williamem Cooperem, no bo te dwa imiona występują, w swojej książce właśnie opisał też zamach na Kennedy'ego, jak to było robione, kto tak naprawdę za tym stał i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiecie doskonale, że w Stanach Zjednoczonych uważany był za odklejonego faceta. No, znamy to. Także książkę polecam, ale polecam również tak naprawdę przemyśleć to, co powiedział na temat Izraela. Czemu tak mówię? Już tłumaczę. Moi drodzy, teraz pokażę wam krótki materiał, 40 kilka sekund, ale bardzo istotny dla tematu. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. Tak, moi drodzy, był to Netanyahu, którego ja osobiście uważam za zbrodniarza. Tak, nie boję się tego słowa. Taka jest moja opinia subiektywna. Tak go widzę. I oficjalnie Netanyahu ogłosił rozpoczęcie tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. Zwrócił się do mieszkańców Libanów i poprosił o opuszczenie stref niebezpiecznych. Podkreślił, że wojska izraelskie nie walczą z narodem libańskim, ale z Hezbollahem, który według niego umieścił rakiety w domach i garażach cywilów. Zapewnił także, że po zakończeniu operacji wojskowej Libańczycy będą mogli wrócić do swoich domów. Powiem krótko. Nie wierzę mu. Po prostu mu nie wierzę. To jest następna zagrywka i następna taka wtrącenie z jego strony, żeby usprawiedliwić, dlaczego bombardują i niszczą obiekty cywilne, które nie mają nic wspólnego z wojną tak naprawdę. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Po prostu próbuję szukać usprawiedliwienia dla swoich zbrodni ludobójstwa. Nie bójmy się tego słowa w tym wypadku. Moi drodzy, chciałem wam coś pokazać, ale zanim wam to pokażę, to muszę coś wam powiedzieć, bo wczoraj w moim materiale wspomniałem, że nie wiedziałem, że mamy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. I powiem szczerze, otwieram informacje z różnymi newsami i jestem w szoku. Otóż w tej chwili na waszych ekranach jest to szef brytyjskiego Ministerstwa Obrony, John Healey, wezwał brytyjskich gamerów do walki z rosyjskimi hakerami. Muszę wam to po prostu zacytować. Przyspieszają nabór kandydatów do nowych jednostek, aby pomóc w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji w cyberprzestrzeni. I teraz jego słowa. Tworzę nową, bezpośrednią ścieżkę dla nowych rekrutów do wojskowych jednostek cybernetycznych. No co mam wam powiedzieć? No, to się nie dzieje. To jest jakaś odklejka. Tylko wiecie co? To nie jest przypadkowe. To nie są żadne wojska cyberprzestrzeni. To są po prostu jednostki cenzury. Takie jest moje zdanie. Taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, jeszcze pozostajemy w oparach absurdu brytyjskiego, tak? I teraz zdjęcie, które nie powinno was w tym momencie w ogóle zwieść. Dlaczego o tym mówię? Już tłumaczę. Otóż jest to zdjęcie z brytyjskiego Guardiana. Tak, moi drodzy, Guardian ma bardzo wielki problem z uchodźcami, którzy są w Europie, ale za chwilę mogą stracić dach nad głową. Tak mówi brytyjski Guardian, cytuję. Wielu z 6,2 miliona ukraińskich uchodźców w Europie jest zagrożonych bezdomnością. Dlaczego? Już wyjaśniamy. Powodem są ograniczenia programów pomocowych i socjalnych. Jak stwierdzono w materiale, Ukraińcy borykają się z biurokratycznymi przeszkodami, które uniemożliwiają im otrzymanie ochrony i pomocy.
Przykładowo, na Węgrzech wstrzymano pomoc uchodźcom z Ukrainy w znalezieniu mieszkania, a w Polsce planują zaprzestać wypłacania świadczeń ukraińskim mężczyznom w wieku poborowym. Zobaczcie, jaka tu jest manipulacja. Na Węgrzech powiedzieli krótko: jeżeli nie jesteś z terenów objętych wojną, to nie dostaniesz zasiłku jako uchodźca, bo u ciebie wojny nie ma. No to jest proste. W Polsce przecież sam Radek uśmiechnięty Applebaum Sikorski zapowiadał, że będą intensyfikować wcielanie ochotników do tych legionów ukraińskich. Nagle cisza. Ochotników nie ma? Oczywiście, że nie ma, bo większość ludzi ma w dupie tą ich całą wojnę. Przede wszystkim to nie jest nasza wojna. To jest wojna korporacji i biznesów. Ale zobaczcie, jak Guardian w tą wrażliwą nutę uderza. Myślę, że jest to artykuł sponsorowany. Artykuł sponsorowany przez stronę amerykańską. Tak? Dlaczego? No, dlatego, że im się Węgry i Polska nie podoba. No, to tu dużo szukać. To jest napuszczanie w tej chwili Ukraińców na Polaków i na Węgrów. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, pozostajemy jeszcze w temacie Ukrainy, ale chciałem tutaj wam coś pokazać. Bo wszyscy nam mówią, jak to Ukraina zwycięża i jak to Ukraina już przesądza losy tej wojny. No nie jest tak. To jest materiał z Forbesa. Autor David Axe, którego niejednokrotnie tutaj cytowałem. Artykuł jest bardzo krótki, acz treściwy. O co chodzi? Jednostki 72. Brygady Ukraińskiej rozpoczęły ciche wycofywanie się z Ugledaru. Tak, moi drodzy, nawet Forbes o tym pisze. Wiecie, jak ja słyszę ciche wycofywanie się, to pamiętam z historii, jedna z armii kraju, który leży po naszej zachodniej stronie, miała takie powiedzenie, że wycofują się na z góry upatrzone pozycje. No, widać, niedaleko padło jabłko od jabłoni. Moi drodzy, ale jak pan David Axe może dotrzeć do kwitów, to ja też mogę, nie? No właśnie, i tutaj to jest coś takiego, to jest Instytut Studiów Wojennych. I tu jest napisane to, co zakreślone. Zachodnie, tak zwane te ISW, czyli Instytut Studiów Wojennych, tu macie napisane, kto brał udział w tym całym projekcie: Karolina Hirt, Katerina Stepanienko, Dawid Gasparian, George Barros, Grace Mapes, Hayley Zerung i Fredrik Kagan. Oświadczyli, że zdobycie Ugledaru nie da żadnej przewagi operacyjnej rosyjskim siłom zbrojnym, więc Ukraina powinna się wycofać. Zapomnieli dodać na z góry upatrzone pozycje. Tak, moi drodzy, te informacje są ogólnodostępne w sieci, także Instytut Studiów Wojennych, każdy może sobie to sprawdzić. Moi drodzy, oczywiście pozostajemy w tematach ukraińskich. Na waszych ekranach gość, którego przedstawiać nie trzeba, bo on jest już tak bardziej rozpoznawalny niż Coca-Cola albo McDonald's. Ale do czego zmierzam? Skończyły się pomysły na żebranie. Teraz w tej chwili, słuchajcie to, Zełenski powiedział na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, że władze Ukrainy posiadają informacje o rosyjskich planach ataku na 3 ukraińskie elektrownie jądrowe. Wcześniej minister spraw zagranicznych Ukrainy Sibiga powiedział, że Rosja przygotowuje się do ataku na podstacje zasilające ukraińskie elektrownie jądrowe. No to ja mam takie pytanie. Skoro oni o tym wiedzą, to dlaczego nic z tym nie robią? Bez komentarza. Liczę na wasz komentarz. Moi drodzy, i następnym tematem, który chciałbym wam przekazać, jest to ciekawostka ze Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim tak, na początek, czy kojarzycie tego gościa? Niektórzy może kojarzą, może inni nie. To jest Ryan Root. To jest ten gościu, który chciał dokonać zamachu na Donalda Trumpa. No i gość siedzi i pewnie długo posiedzi, oczywiście jak przeżyje, ale nie w tym jest rzecz. Bo tutaj, moi drodzy, to jest materiał z New York Timesa. Materiał z New York Timesa, który pokazuje, to są zdjęcia z body camera oficera policji, który jest uczestnikiem aresztowania syna Ryana Roota. Ale czemu aresztują syna?
Otóż o co chodzi? Podczas rewizji w domu Ryana Rutta, czyli jak to się mówi, rutynowej czynności związanej z jego przestępstwem, czyli próby zamordowania Donalda Trumpa, policja w komputerze syna znalazła setki zdjęć z pornografią dziecięcą, filmów. I wiecie, co jest ciekawe? Zaraz ktoś powie, że jestem ruską propagandą. Również były materiały, które pokazywały, unałaczniały pewne związki z przemytnikami dzieci z Ukrainy. Taka sytuacja. Co z tego wyniknie, co z tego wyjdzie, zobaczymy. No, myślę, że New York Times będzie relacjonował, bo chyba im też zależy na sensacji, a nam zależy, żeby pewne rzeczy mówić głośno, takie jak są. Szanowni moi drodzy, rozmawiamy o zamachach, to tutaj trzeba wrócić do Roberta Fico. Pamiętacie ostatnio ten zamach na niego, który była próba uśmiercenia tego premiera? Oczywiście, że pamiętacie. O co chodzi? Według portalu informacyjnego Teraz do premiera Słowacji wysłano pocisk pocztą. Zaledwie kilka miesięcy po tym, jak przeżył on próbę zamachu na swoje życie. Kancelaria rządu Słowacji znalazła kopertę z pociskiem z imieniem premiera Roberta Fico podczas sortowania porannej poczty. Tak napisał portal informacyjny. Zdajemy sobie sprawę, że w kręgach niektórych grup przestępczych, bandziorów, zwyrodnialców, z tego co wiemy z historii, z różnych filmów, na przykład sycylijskie mafie wysyłały głowę ryby, a takie zachowanie jest, można powiedzieć, do grup wschodnich. Pocisk z imieniem wyrytym wysłany, oznacza on po prostu próbę następną zamordowania. No powiem szczerze, idiotów nie brakuje. I jeżeli ktoś mi powie, że obywatele nie powinni nosić broni, bo broń zabija, no to ja z nim nie rozmawiam po prostu, bo moi drodzy, to nie broń zabija, tylko ludzie zabijają. I tak jak tutaj na tym w tym przypadku, to ludzie stoją za zamachami na premiera Fico, a nie pistolet czy inny samochód. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, ale wracamy już do Polski i chciałbym, żebyście zobaczyli jeden materiał. Siemaneczko wszystkim. Każdy, kto wie, że 19 czerwca przyszła u nas nawałnica, kto ogląda mój kanał, to wie. I słuchajcie, przechodzę do rzeczy. Bo ja małej rzeczy nie rozumiem i nie wiem, odniesie się do tego, bo naprawdę tego nie rozumiem. Jak to jest, że po prostu osoba, rolnik, który ma bydło, to jest mniej liczona niż ten, co ma tylko samo pole. Przechodzę do rzeczy i wam tłumaczę, o co chodzi. Nasze pola gdzieś były wyszacowane w 70% strat. W całym areale, co było podane do szacowania. No, jeżeli ja mam 70%, inaczej, jeżeli ktoś ma 70% i nie ma bydła, to ma 70% strat. A jeżeli ja mam 70% strat w polu, to oni jeszcze i mam bydło, to oni mi odliczają mi bydło od tych strat w polu. Czyli z prawie 70% mi to spadło na, mówię to około tak 70%, spadło mi to na 21%. 21% strat w polu przez to, że ja mam bydło. I teraz tak, ten co ma samo pole dostanie 70%, czyli powyżej 70% masz około 3 czy tam ileś tysięcy do hektara. Ja mam poniżej 30, to mi się praktycznie nic nie przysługuje i w ogóle nie wiem, czy w ogóle co dostanę. I nie wiem, jak to jest, że rolnik, który ma bydło, to nie ma szkody w polu. Tak, tamten. Dobra, bydło bydłem, ale jeżeli ja mam bydło mleczne, to też to potrzebuję dobrej paszy, zbilansowanej, w dobre parametry. Jeżeli ja teraz będę siekać tą kukurydzę, co tutaj jest ta... Ho, gdzie ona jest? Tu. No to co, susza jest już 2 tygodnie, fajna urosła, ale co z tego jakkolwiek nie będzie. Nie wiem, dla mnie to jest kurwa absurd, żeby po prostu było tak, że ten co ma pole, to jest bardziej liczony niż ten co ma bydło. Jedynie co my mamy na dzień dzisiejszy, to mamy więcej roboty i powiem szczerze, srał na to pies. Lepiej już chyba na dzień dzisiejszy wziąć, wszystko to zlikwidować, kupić sobie mulcher, zostawić sobie siewnik, traktor, kąsek talerzówki
i siać łąki kwietne, tak jak Unia Europejska chce. Zbierać dopłaty, iść sobie do roboty, zbierać sobie te dopłaty i ten. No bo naprawdę to jest już, dla mnie to już jest absurd i to już pokazało w tym momencie, że dążą tylko, żeby po prostu wszystko zlikwidować i żeby zlikwidować bydło, świnie już dążyli zlikwidować. To jest totalny absurd i w tym momencie ja się czuję urażony, że ten, kto dostanie, na przykład mój sąsiad dostanie, przykładowo będzie miał 80%, to dostanie 3000 do hektara, a ja dostanę nic, bo ja mam bydło. A czym ja te bydło mam wyżywić, do cholery? Ja mam wszystko puste. Silos pusty, 25 paru hektarów pszenicy, może tyle nie było, to tutaj 30 ton, jeszcze tam mam 8 ton, tam jeszcze muszę powsypywać, bo nie było czasu. Jęczmienia namoczyłem 700 kilo, z hektara średnia wyszła. Ale ja mam bydło i nie jestem poszkodowany. Szok. Szok i niedowierzanie. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale dla mnie to jest jeden pierdolony wielki absurd. A w podsumowaniu tego materiału, który przed sekundką zobaczyliście, ja wam pokażę tylko tak naprawdę jedno zdjęcie, bo to są trzy zdjęcia, które zbiłem w jedno. To jest właśnie od mojego przyjaciela, kolegi rolnika, Michała Zdzięki. Tutaj macie, widzicie na zdjęciach, jak rolnicy reagują z pomocą dla powodzian. I to jest tak naprawdę z kilku gospodarstw z jednej wioski, którzy szykują wysyłkę dla powodzian, dla rolników, którzy zostali pokrzywdzeni przez powódź. To tak w odpowiedzi dla tych, którzy piszą, a gdzie są te traktory po milionie? Tak, moi drodzy, rolnicy trzymają się razem, mimo że cały czas kładzione im są kłody pod nogi. Tak, moi drodzy, i to wszystko w tym dzisiejszym krótkim materiale. No, miałem w związku z tym, że na początku były materiały o Żydach, miałem powiedzieć jakiś kanał o Żydach, ale bałem się, że spalę. Albo nie, dobra, opowiem. Słuchajcie, każdy z was kiedyś miał muszelkę z nadmorza, prawda? I jak sobie ją przystawił do ucha, to słyszał, jak szumi morze. U Żydów jest tak, że oni nie mają muszelek. Oni sobie przykładają jarmułkę i słuchają, jak mówi Mosze. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Komu się podobało, poproszę o lajka. Pamiętajcie o subie i oczywiście o dzwoneczku. Ale przede wszystkim pamiętajcie o komentarzach. Aż te komentarze są najważniejsze, są takim barometrem tego kanału, który pokazują mi, czy ja to robię dobrze, czy wy chcecie to oglądać, czy nie. Także jeszcze raz dziękuję, dobrego dnia, hej!